Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po raz kolejny i dzisiaj zapraszam Was na przegląd pojedynczych cieni z holu glam shopowego, który był jakiś czas temu. Pokażę Wam kilka makijaży, pokażę Wam kredkę, a także swatche na oczach, bo jak wiadomo, swatchy nigdy za wiele i zawsze można sobie przyrównać do innych, czy tych dostępnych na stronie, czy na Instagramie. Dlatego bez zbędnego gadania, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania dalej. No dobra, zaczynamy od prezentacji cieni. Jedziemy od lewej, księżycowy, balerina fioletowy błękit, oszroniony, skandal, amant, abrakadabra i magik. Są tutaj różne formulacje, zaraz pokażę Wam, jak wyglądają. Po lewej moda na sukces, a po prawej skandal. Chciałam je porównać, dlatego teraz widzicie, na górze jest moda na sukces, więcej czerwonych podtonów, a na dole jest skandal, to są marmurki. Zaraz Wam pokażę właśnie, jak wygląda skandal. No, więcej tutaj jest złota, więcej jest żółtego, natomiast w modzie na sukces jest trochę pomarańczu, trochę rudości i właśnie nieco czerwieni. Teraz widzicie, jak wyglądają w kontraście. Następny cień to jest fioletowy błękit. Nadal jest dostępny w ofercie. Tak wygląda swatch. Jest to zimny cień. Jak widzicie, nie robię takiego wrażenia na powiece, aczkolwiek moim zdaniem ładnie wygląda we wnętrznym kąciku. Dobrze, następny cień to jest oszroniony, czyli taka perełka. Patrzcie, no właśnie, tu jest trochę srebra. Natomiast na powiece są wszystkie kolory tęczy, bo to jest takie trochę brokatowe wykończenie, zresztą widzicie tutaj. A teraz idziemy z księżycowym, to jest cień sprzedawany pojedynczo, wcześniej był w palecie Smoky. Jak widać po swatchu, no tutaj jest trochę tych barw. Zrobiłam makijaż z tym cieniem. W środku, w wewnętrznym kąciku jest cień balerina. No i chciałam Wam właśnie pokazać, że on mieni się naprawdę na wiele barw, bo mamy tu i zieleń, i niebieskość, i nawet aparat nie łapie ostrości. Następny cień to jest amant. No jak widzicie, on jest raczej taki drobno zmielony, co będzie widać tutaj na swatchu i tutaj nie ma żadnych drobinek. I zaraz Wam pokażę również cień balerina. Uważam, że on jest niedoceniany, przepięknie wygląda we wnętrznym kąciku, co już widzieliście, a na swatchu może tak trochę niepozornie satynowo, ale na co dzień w sam raz. Tutaj we wnętrznym kąciku jest właśnie balerina, a na całej powiece jest amant. Może go nie widać, bo on jest położony na czerwony cień, natomiast uwierzcie mi, że tutaj jest. I że on jest taki niepozorny, ale jak nałożymy go solo, jest super. I to jest abrakadabra. Uważam, że jest zwycięzca. No patrzcie, jak on się mieni. Tutaj jest troszeczkę moreli i troszeczkę różowego. Zresztą tak to wygląda na powiece, jak widzicie. Ta kredka to jest z kolekcji Moro. I starałam się tutaj poświecić troszeczkę lampą, żeby było widać ten kolor. No po prostu cudny. No i teraz kredka, coś niebieskiego, czyli long lasting, zaraz zobaczycie, jak ona będzie wyglądała w makijażu, ale zanim to mamy tutaj magika, magiczny cień, no patrzcie, co tutaj jest, trochę niebieskości, trochę morskości, no i tak wygląda na powiece i to jest jednocześnie ostatni makijaż, a w środku, w wewnętrznym kąciku mamy oszroniony, chwilę dla fotoreporterów, jak zwykle, no i pokażę Wam jeszcze te wszystkie cienie, cześć!